Witam Cię serdecznie po dosyć długiej przerwie w dodawaniu przeze mnie materiałów na moim kanale. O czym chcę dzisiaj powiedzieć, o czym chcę porozmawiać? Pod jednym z moich filmów pod tytułem Fazy uzależnienia jedna z użytkowniczek napisała, że właściwie ona nie ma po co trzeźwieć, po co brać się za abstynencję, ponieważ w pracy nic się nie zawaliło, nie ma rodziny, jest sama. Jej psychiatra mówi, że to ona ma podjąć decyzję, co z tym trzeźwieniem, co z tym zrobić, ponieważ doskonale, świetnie zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. Ten problem możemy rozpatrzeć z punktu widzenia motywacji. Mówisz, że nie masz po co trzeźwieć, ale wskazujesz na motywację zewnętrzną, wskazujesz na rodzinę, wskazujesz na to, że tak naprawdę nic się na zewnątrz nie zawaliło, wskazujesz na pracę, wskazujesz na psychiatrę, który mówi, że ty masz podjąć decyzję. Masz dużą świadomość tego, co się dzieje, ale skupiasz się na motywacji zewnętrznej. Dotykamy tutaj tak naprawdę problemu tak zwanego dna. Mówi się, że każdy alkoholik ma swoje własne dno. Dla jednego może to być uświadomienie sobie, że po raz setny urwał mu się film. Dla innego może być to utrata pracy, utrata związku. Dla kogoś innego zagrożenie odebraniem praw do opieki nad dziećmi albo dziecka. Dla kogoś innego wypadek, który został spowodowany po pijanemu albo któremu uległ, będąc w stanie nietrzeźwości. Każdy ma swoje własne dno. Właściwie twoje dno jest na dnie kieliszka, z którego pijesz, czy butelki piwa, z której pociągasz. Czy musisz dojść do takiego dna, którym jest utrata pracy, mieszkania, rodziny, wszystkiego? A może problem dotyczy również czegoś innego? Może chodzi o to, że masz w głowie wizję alkoholika jako osoby, która jest już zupełnie na dnie, bezdomna, bezrobotna, która nie ma nic, przepiła wszystko? Może chodzi tak naprawdę o ten stereotyp alkoholika, alkoholiczki? Zawsze to ty podejmujesz decyzję, czy chcesz trzeźwieć, czy chcesz pić. To ty poniesiesz tego konsekwencje. Możesz chlać od dzisiaj tyle samo, albo jeszcze więcej. To twoje życie. Ale zastanów się nad tym, czy coś w życiu ci nie umyka. Zastanów się nad tym, czy jest coś, za czym tęsknisz, czego tobie brakuje. Zastanów się, czy twoje przekonanie, że panujesz nad swoim piciem, że nic się nie dzieje, nie jest przypadkiem tylko i wyłącznie złudzeniem. Czy nie jest to złudne poczucie kontroli? Mogę podać kilka przykładów sytuacji, kiedy ktoś dotyka swojego dna. Jeden z pacjentów po ponadrocznej abstynencji wypił kieliszek wina. Troszeczkę to przerabialiśmy i w pewnym momencie stwierdził, że okej, coś czuje się za bardzo pewien siebie i nie ma sensu udawać, że nie mam problemu. Wróciliśmy do terapii. Po pewnym czasie z różnych powodów ta terapia była przerwana, a to zepsuty komputer, a to brak prądu, a to brak możliwości wyjścia na spotkanie. Mnóstwo różnych powodów. Kiedy zapytałem, a co się dzieje, czy utrzymuje pan abstynencję, usłyszałem, nie ma problemu, jest wszystko w porządku. Utrzymuję abstynencję. Wypijam jedno, dwa piwa, dwa, trzy, cztery razy w tygodniu. Ale wydaje mi się, że nie ma problemu. No to dlaczego rozmawiamy? No bo się boję, że to się przerodzi w katastrofę. Czasem wystarczy ten jeden moment, jedna chwila, kiedy sobie pomyślisz, okej, coś tu nie gra, chyba mam problem. Sam fakt, że szukasz czegoś na temat picia w internecie,
świadczy już o tym, że zastanawiasz się, że być może coś jest niezupełnie tak, jakbyś chciała. Czy naprawdę musisz dotknąć swojego dna? A może przyjrzyj się, czy twoje życie obecnie jest takie, jakbyś chciała, żeby było? Czy nie ma nawet drobnych spraw, które chciałabyś zrobić inaczej, ale to się nie udaje z powodu picia? Dlaczego masz trzeźwić dla czegoś, dla kogoś, a nie dla siebie? Masz rację. Jeśli nie masz rodziny, jesteś sama, to jest tobie trudniej znaleźć motywację do abstynencji. Ale czy na pewno? Znam przynajmniej kilka przypadków, kiedy rodzina miała dzieci. Dwójka, trójka. A ponieważ rodzina była w trudnej sytuacji finansowej, to w obecnych czasach dzisiaj, kiedy mamy program 500+, dzieci bardzo znacznie pomagały im żyć finansowo. No, mając trójkę dzieci, mając 1500 z 500+, dodatkowo jeszcze inne świadczenia, można nieźle żyć. Oczywiście nieźle to jest tylko przenośnia. Ale co się stało? W momencie, kiedy alkohol pojawiał się coraz częściej, bo nagle znalazły się duże pieniądze na to, żeby je przepijać po prostu, w konsekwencji dzieci zostały zabrane, umieszczone w domu dziecka. I paradoksalnie minęło już sporo czasu, a ta rodzina, ta kobieta nie robi nic, żeby te dzieci do niej wróciły. Nareszcie ma czas, nareszcie jest wolna, może chodzić na imprezy, może pić kiedy chce, z kim chce. Niektórzy mówią, że w przypadku kobiet uzależnienie jest trudniejsze. To znaczy kobietom trudniej wyjść z uzależnienia, bo nie ukrywajmy, że jest różnica między mężczyzną a kobietą. Jeśli mężczyzna pije, to bardzo często jest tak, że kobieta pomaga mu. Pojawia się współuzależnienie, ale również kobieta za wszelką cenę stara się pomóc mu, żeby przestał pić. Oczywiście nie każdy, ale mówię o takim stereotypie. Natomiast w momencie, kiedy po alkohol sięga kobieta, to jej partner w pewnym momencie może poczuć się zupełnie bezbradny. Bo na kobiety patrzymy jak na osoby eteryczne, piękne, wrażliwe, czułe. A po alkoholu wszystko to się zmienia. I trudniej mężczyźnie z taką kobietą wytrzymać, zostać, wspierać ją dalej. Kiedy kobieta utraci dzieci, to właściwie, no, zwłaszcza nie pracując, traci wszystko. I też ma wtedy poczucie wielkiej straty, które jest moim zdaniem większe niż w przypadku faceta i trudniej jej znaleźć motywację do trzeźwienia. Po co o tym mówię? Chciałbym, żebyś się zatrzymała na chwilę. Żebyś pomyślała, okej, nie mam dla kogo trzeźwieć, nie mam dla kogo coś z tym zrobić. Jednak czy ja nie jestem warta tego, żeby trzeźwieć dla samej siebie? Czy takie życie mi odpowiada? Czy nie chcę czegoś więcej? Czy coś mi nie ucieka? Czy coś z tego życia nie przecieka mi między palcami? Możesz dalej chlać, nazywając to delikatnie, ładnie, pić, drinkować, sięgać po wino, lubić towarzystwo. Ale zastanów się, co, jeżeli w ogóle, przez to tracisz. Pomyśl. To jest zawsze twoja decyzja. Ale jeżeli już teraz widzisz, że coś jest nie tak, to być może potem będzie za późno, żeby się zatrzymać. Wpadniesz w betoniarkę. Myślę, że w przypadku kobiety jeszcze jeden element jest bardzo istotny. Szacunek do samej siebie. Może mnie zaatakujecie za to, co powiem, ale niektórzy uważają, że po alkoholu kobieta jest łatwiejsza. Co jakiś czas pewnie słyszycie informację, że po pijanemu kogoś zgwałcono. Alkohol utrudnia tobie powiedzenie nie, nawet jeśli chcesz. A poza tym
trudniej uszanować kobietę, która jest na dnie. Więc może warto trzeźwieć, warto utrzymywać abstynencję po to, żeby mieć szacunek do samej siebie i po to, żeby inni szanowali ciebie. Pomińmy zupełnie jeszcze ostatnią rzecz, o której dzisiaj chcę powiedzieć. Wpływ alkoholu na zdrowie, na wygląd, skórę, włosy, zadbanie o siebie, zapach. Nawet najpiękniejsze perfumy nie zniszczą zapachu, jakim możesz pachnieć dzień po dużym piciu. Nawet najlepsze ubrania nie ukryją tego. Warto zadbać również o siebie, nie tylko o samą siebie wewnętrznie, o szacunek do siebie, do samej siebie, o szacunek innych do ciebie, ale również o swój wygląd. Alkohol to bardzo szybko zniszczy. A być może dobrze wiesz, a jak nie, no to poobserwuj dookoła, jak trudno jest wrócić do dobrego wyglądu po długim piciu. Tak jak powiedziałem, to jest twoja decyzja. Proponuję tylko, poszukaj tej motywacji do trzeźwienia abstynencji w sobie, a nie na zewnątrz, w utracie pracy, w kimś bliskim. W momencie, kiedy będziesz uważała, że możesz trzeźwieć dla kogoś, dla czegoś, a nie dla siebie, masz dużo mniejsze szanse na to, żeby wyjść na prostą. Zastanów się, proszę. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli tu jesteś, to znaczy, że problem alkoholu w jakimś stopniu ciebie niepokoi. A czy z tym niepokojem bardzo łatwo żyć? Może warto się z nim zmierzyć. Zapraszam. Darek Dopierała.